Hejka kochani, z tej strony Natalia i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na tym kanale. Wracam do was po dość długiej przerwie, za co bardzo was przepraszam, ale ona nie była spowodowana tym, że mi się nie chciało, tym, że nie miałam pomysłu na filmy. Osoby, które obserwują mnie na moim Instagramie, pewnie wiedzą, o co chodzi. Ja ten temat poruszę na pewno w jakimś vlogu. Ale dzisiaj przychodzę do was z trochę innym filmikiem, bardzo długo wyczekiwanym, a mianowicie Room Tour. Ostatni taki filmik nagrałam rok temu, także trochę czasu już minęło. Pewnie po moich filmikach, zdjęciach na Instagramie czy TikTokach zauważyliście, że w moim pokoju się nieco zmieniło. Także stwierdziłam, że czas nagrać taki update. Także dzisiaj bardzo dokładnie będę mogła wam pokazać, co się znajduje w moim pokoju. Mam nadzieję, że filmik będzie wam się podobać. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu, bo mam nadzieję, że wracam już do was na stałe. No i dla osób, które mnie nie obserwują na Instagramie, linki macie w opisie. Na mojego TikToka też możecie wpadać. I co? Wydaje mi się, że możemy zaczynać. Więc nie mam dzisiaj nikogo, kto pomoże mi nagrywać ten film, także mam nadzieję, że statyw sobie poradzi. Zaczniemy sobie typowo od drzwi. No i mamy tutaj wieszak, na którym wiszą różne rzeczy. Mamy tu jakieś torby na zakupy, jakieś takie tote bagi. Mamy też kamizelkę, która za niedługo będzie super, bo jest ostatnio przepiękna pogoda. Następnie przechodzimy do szafy. Moja szafa jest z Ikei i jest to model PAX. Z tego co wiem, to ten model można sobie personalizować i modyfikować. I co my tutaj mamy? No to jest ta jedna szafa, której nie ogarnęłam, ale nieważne. Mamy tutaj różne akcesoria, takie jak opaski do włosów. Po bokach mamy też wieszaczki z biżuterią. Jedna wielka półka z torebkami. Pełno torebeczek tutaj jest. No a na dole mamy jakieś ubrania. Tak to mniej więcej wygląda. Muszę to jeszcze ogarnąć, ale to może kiedy indziej. Teraz przejdziemy sobie do tej większej części, czyli po prostu w głównej części szafy, gdzie są wszystkie moje ubrania. Tutaj też nie jest za czysto, więc przepraszam, ale starałam się, naprawdę się starałam. Jak sobie w ogóle wejdziecie na mojego room toura właśnie sprzed roku, to możecie sobie porównać, jak dużo miałam wtedy ubrań, a jak mało mam ich teraz. W sensie to i tak nie jest mało, bo jeszcze część jest pochowana w garderobie u mojej siostry, część jest jeszcze na wieszaku, który zaraz zresztą zobaczycie. Ale dobra, w każdym razie wracając do room toura. Mamy tutaj właśnie moją szafę. Tutaj na dole mamy jakieś różne spodnie, tutaj są jakieś takie sweterki, spodnie skórzane, też parę sukienek. I zaraz pokażę wam, jak to wygląda na dole. Mamy takie trzy wysuwane koszyki, w których są ubrania. Tutaj mam akurat t-shirty oraz jakieś koszulki. W kolejnej szufladzie jest ma cała kolekcja Gym Glamour. I na samym dole mam jeszcze szufladkę z bielizną i ze skarpetkami, tylko wam pokazywać nie będę. Także to by było na tyle z mojej szafy. Także zapraszam was do mojego biureczka. To biurko jest z Ikei. Niestety nie wiem, jaki to jest model, ale ono już jest bardzo stare. Ono ma tak, nie wiem, może 8 lat, 7 lat. Jest też w ogóle zmasakrowane przez małą Natalię, która nie dbała o swoje rzeczy. No i mamy też krzesło, które jest takim najzwyczajniejszym krzesłem biurowym. Nawet nie wiem, skąd jest, bo mój tata mnie właśnie przyniósł z biura. No i na tym jest taki polarek. O, którego w sumie nie noszę, ale wisi sobie tutaj od zawsze praktycznie, więc niech wisi. Mamy tutaj różne ozdoby, tutaj cały ten wazonik, jak i kwiatek są z Ikei. Mamy też jakiś taki organizer na długopisy, który niestety nie wiem skąd jest. Mamy też świeczkę w takim ładnym słoiczku z Ikei. I następnie mamy komputer Maca, czyli komputer, na którym przeważnie montuję dla was filmy. Robię różne jakieś prace do szkoły, jeśli trzeba. Gram w różne gry albo sobie coś oglądam. Aha, i tu jeszcze zapomniałam wam wspomnieć, że jest obrazek, który sama zrobiłam, sama wyszyłam to takie serce. Mamy tutaj lampkę, która jest z Castoramy i naprawdę jest bardzo, ale to bardzo fajna. Ją się w ten sposób zapala, tutaj ma taki guziczek. Mamy też jakieś zeszyciki. Mam tu kalendarz z 2020 roku, ale to nieważne. Mamy też świeczkę z Ikei, która jest już trochę brzydka, ale niech sobie tutaj leży. Niczka oraz kwiatka z Ikei i tak samo wazonik i sztuczne gwoździki z Ikei. Teraz pokażę wam, co znajduje się w moim biurku. W pierwszej szafce mamy różne przybory.
czyli głównie pastelowe pisaki i pastelowe mazaki, jakieś długopisy i w ogóle. Więc tutaj mamy cienkopisy stabilo, tutaj mamy zakreślacze stabilo pastelowe. Następnie mamy metaliczne brush peny, mamy też brush peny pastelowe i kredki Bambino, ponieważ Natalia lat 18 posiada kredki Bambino i nasza część jest po prostu złota. Wszystko co złote, czyli taśmy złote i długopisy złote. Nie wiem, czy mam tak dużo złotych rzeczy, ale mam. A po boku mamy różne karteczki samoprzylepne, na przykład takie z Hello Kitty. Jeśli chodzi o tą dolną szafkę, to za dużo w niej nie ma. Są tylko moje książki oraz zeszyty do szkoły, których tak za bardzo nie używam. Mam też parę piórników, a na dole są moje umowy różne. Teraz właśnie możecie sobie zobaczyć, jak to się prezentuje. Przez cały ten spad przechodzi właśnie taki sztuczny brusz, czyli wydaje mi się, że to wygląda bardzo spoko. A te lampeczki kupiłam w Pepco, jeśli się nie mylę. Więc obok mojego biurka mamy toaletkę. Moja toaletka jest z dwóch miejsc, ponieważ ta górna część jest z Allegro i ją kupowałam razem ze stoliczkiem i takim małym krzesełkiem. Ale ten stoliczek miał chyba dwie szufladki i to było dla mnie totalnie za mało, także musiałam sobie wymienić ten stół i kupiłam w Lisku właśnie takie biureczko. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, z taką bardzo pojemną szufladką. I mamy też takie malutkie lusterko, które kupiłam w Action. Są też pędzle, których używam w miarę na co dzień albo dość często. Reszta pędzli jest schowana w innej części pokoju. Tutaj na dole mamy też lakiery do paznokci, których czasami używam. I na górze mamy też taki organizer i to właśnie są powkładane jakieś takie różne pierdółki, których też używam na co dzień. Mamy znowu sztucznego kwiatka i jakiegoś takiego aniołka. Więc tak mniej więcej prezentuje się ta szuflada w środku. To są kosmetyki, których używam dość często albo nawet na co dzień. Także tak to wygląda. Zapomniałabym o krześle jeszcze, więc to jest krzesło z Iska. Ono jest bardzo ładne, ale nie jest zbyt dobre jakościowo, ponieważ jest tutaj całe już obdarte i w ogóle jedna deska mi stamtąd wyskakuje i raz prawie się zabiłam, ale już jest dobrze, więc dalej na nim siedzę. Tutaj mamy parę jakichś takich ozdóbek, jakieś torebki, pudełka i jedna duża monstera. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj parę ozdób, taki koszyczek, który bardzo mi się podobał i jeśli oglądaliście mojego vloga z zakupów Ikei, to właśnie kupowałam ten koszyk i docelowo on miał być na tą monsterę. Także w tym koszyczku jest sobie kocyk i na nim leży Hello Kitty. Więc tak to się właśnie prezentuje. Za dużo tutaj dać nie mogłam, kiedyś chciałam sobie zrobić tutaj jakiś fotel, ale mamy tutaj u góry spad, także za dużo tutaj zrobić nie mogę. Przy moim łóżku mamy taką szachownicę, taka komoda, szafka, półka, jak zwał, tak zwał. Ona w sumie pełni tylko taką funkcję ozdobną, bo za dużo rzeczy w niej tutaj nie posiadam. Tutaj na przykład takiego kwiatuszka sztucznego, również z Ikei. Doniczka też jest z Ikei. Trzy migiełki z Victoria's Secret wystawione, żeby, wiecie, pasowały kolorystycznie. One są w takiej skrzyneczce, którą kupiłam w Teddym albo w Action. Następnie mam biżuterię, różne akcesoria oraz perfumy. Jakie słodkie, muszę wam to pokazać. Ukradłam to siostrze. Jest to mini Miss Dior. Ważnie mam tutaj też mojego laptopa, bo ja bardzo często po prostu używam laptopa na łóżku, także on sobie tu zawsze leży. Mamy też różne woski zapachowe, kominek, olejki eteryczne, kryształy. Ja dostałam się taką paczkę ostatnio od Only Crystals z Instagrama i właśnie dostałam bardzo dużo kryształów i takie karteczki, więc to jest bardzo, bardzo pomocne, no bo ja się trochę na tym nie znam. Mamy też goździka, którego dostałam od Kacpra jakiś czas temu, dalej się trzyma i sobie właśnie jest obok mnie. Tak to się mniej więcej prezentuje, bardzo mi się podoba ten kącik tutaj. Jest taki uroczy, mam takiego misia, tutaj świeczuszkę, kryształ duży. I następnie przechodzimy do mojego ulubionego miejsca na ziemi, ulubionego miejsca w tym pokoju, czyli mojego łóżka. O to łóżko jest masa, masa pytań, jak zrobiłam tą taką firankę świecącą, skąd jest moje łóżko, skąd mam pościel, skąd mam poduszki i w ogóle, także zaraz wam na wszystko odpowiem. Okej, przeniosłam się w trochę inne miejsce, żebyście mogli sobie zobaczyć co i jak. Więc zaczynając od łóżka, jest ono z Ikei, tak samo zresztą jak ta szachownica, bo tego nie powiedziałam. Ja mam wersję 160 na 2 metry, jest jeszcze wersja 140, ja mam właśnie tą większą wersję. Jeśli chodzi o tą firanę,
Za tą firmą jest duże lustro. Jeśli oglądaliście mojego starego rumtura, to wiecie, że ja tam mam takie bardzo duże lustro. Jeśli chodzi o pokój, to ja po prostu zmieniam go bardzo szybko, także pewnie za rok będziecie widzieć totalnie inny pokój niż ten, ale w każdym razie. Chciałam sobie właśnie zmienić ustawienie w pokoju, ale wszystkie ustawienia już miałam, już przechodziłam je. No i wpadłam na pomysł, żeby zakryć to lustro firankami i właśnie dodać tam lampeczki. I teraz wrócimy sobie na to miejsce i opowiem wam, skąd mam jakie poduszki, poszewki, kocyki i w ogóle. Moja pościel jest Ikei i ja mam tą wersję 2 metry na 2 metry i właśnie z dwiema poduszkami, ale ich teraz nie widać, bo są przykryte innymi. A reszta poduszek, takie białe, dwie puchate, mam z Pepco, ile się nie mylę. Beżowe, one są bardzo fajne, one mają taką fajną fakturę, są z Ikei. Teraz jesteśmy w moim spocie, w którym często dla was nagrywam różne filmy. I jeszcze wam tutaj powiem, skąd jest to futerko, więc one jest z Iska. Przechodzimy dalej. Obok mojego łóżka jest taka półeczka, która nie pełni praktycznie żadnej funkcji. Na niej stoi po prostu misiu, trzy świeczki, lampka i roślinka. Teraz sobie tutaj podeszłam, żeby wam pokazać, co jest skąd. Więc półeczka jest z Ikei. Też takiego sukulenta również z Ikei. W ogóle bardzo wam polecam kwiatki z Ikei. Świeczki również z Ikei. Oraz takiego uroczego misia, o którego każdy się mnie pyta, skąd ja mam tak fajnego misia. Powiem wam szczerze, że ja nie wiem, skąd on jest, ponieważ ja go dostałam na święta, jak byłam młodsza, i on już po prostu ze mną jest bardzo, to bardzo długo i sobie tutaj siedzi. No i lampa jest z Ikei. Przechodząc dalej, jak już tutaj jestem, to możemy sobie zacząć opowiadać o tym wieszaku, więc jest to wieszak z Ikei. Małe lampeczki, które się świecą. Ja w ogóle uwielbiam wszelkie lampki, jakieś takie lampioniki, żaróweczki, które się świecą, to daje takiego fajnego vibe'u. Są różne ubrania, które noszę, niektórych nie noszę, ale są po prostu, żeby wiecie, ładnie wyglądały. Też tutaj torebeczki i na dole są budki, zaraz wam wszystko pokażę. Tak właśnie wygląda ten wieszak w całości. On jest dość spory i można sobie nawet go regulować. Może być on wyższy, może być on niższy. Okej, przechodząc dalej, mamy lustro. Jest ono również z Ikei. Większość moich mebli w ogóle jest z Ikei, ale jest bardzo fajnie wykonane, bardzo ładnie wygląda. Mamy też trawy, czy cokolwiek to jest, nie mam tego pojęcia, co to jest, jakieś chwasty. Jeszcze bym zapomniała o wiszącym kwiatku z Ikei. No i powoli zbliżamy się do końca. Przechodzimy do biblioteczki. Fun fact, rok temu nie pokazałam wam praktycznie żadnej szafki chyba, bo we wszystkich miałam po prostu bałagan i burdel, także teraz się postarałam i posprzątałam. I ona też pełni taką funkcję bardziej dekoracyjną, chociaż sporo rzeczy jest tutaj poukrywane w środku. To w tej części mamy rzeczy do makijażu. Mam te wszystkie moje paletki, wszystkie moje rzęsy, wszystkie rzeczy, których nie używam na co dzień. I na dole są też kosmetyczki. Przechodząc do kolejnej części. Tutaj tak naprawdę mamy dosłownie wszystko i nic. Naprawdę. Tutaj na przykład mam jakieś takie koraliki, jakieś kryształki i w ogóle. Tutaj mam jakąś biżuterię, której nie używam. Mamy też gierki Victoria's Secret, jakieś balsamy, balsamy do rąk. To są rzeczy, które używam. Tutaj mamy gumki na przykład z Jedwabiu, różne. I rzeczy do włosów, jakieś kokardki, opaski. Także to są rzeczy, które w miarę używam. Jeszcze moje medale, moje dyplomy, analogowe aparaty. Pudełko z powerbankami i w ogóle z taką elektroniką, jakieś kable i w ogóle. I statyw. Na samym dole, bo nie widać, są plecaki oraz torby. Dotarliśmy już praktycznie do końca. Jedną rzeczą, jaka jest jeszcze w moim pokoju, to są brzozy. Każdy się mnie zawsze pyta, czemu mam brzozy w pokoju. To są po prostu w celach dekoracyjnych, bo nie wiem, co innego mogą robić brzozy w pokoju u kogoś. W każdym razie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten room tour wam się podobał. Niestety nie miałam nikogo, żeby mógł ze mną nagrać ten film. W tamtym roku miałam moją mamę i szło to o wiele sprawniej. Więc mam nadzieję, że wam się film podobał, że mogliście właśnie zobaczyć, jak sobie mieszkam w moim pokoju. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek oraz komentarz, będzie mi bardzo miło. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka, bo jest mi tam o wiele więcej. Wam jeszcze na koniec wstawię takie małe urywki
przebitki, jak mój pokój wygląda, żebyście się właśnie mogli zainspirować, jakieś screeny porobić. Także do zobaczenia i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że za niedługo.